Witam ponownie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika, a ze mną i z Państwem kolejny gość Janusz Życzkowski, redaktor naczelny Gazety Lubuskiej i od niedawna redaktor naczelny także Gazety Wrocławskiej. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się Państwu. Jak pan podchodzi do tego pomysłu rządu Zjednoczonej Prawicy o powołaniu Komisji do Spraw Polityki Energetycznej za lata 2007-2022? Komisji, która ma nie być komisją śledczą, ale prawdopodobnie komisją weryfikacyjną na kształt trochę tej komisji, która zajmowała się wyjaśnieniem afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. To, że Zjednoczonej Prawicy prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu czy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu będzie zależało na wyjaśnieniu tego, w jaki sposób kształtowana była polityka energetyczna Polski właśnie w tych wcześniejszych latach, to było, myślę, dość czytelne i były podejmowane różnego rodzaju próby właśnie opowiedzenia, jak to wyglądało w czasach, kiedy Polską rządziła Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym. Były organizowane i to konferencje. Wiemy także, że media były zaangażowane w opisywanie tej sytuacji. Natomiast myślę, że to było trochę jak grochem o ścianę. To znaczy ci, którzy rządzili w tamtym czasie, przedstawiali się jako gołąbki pokoju, jako nieskazitelnie czyści, jako tacy, którzy w tamtym czasie reprezentowali interesy Polski i nie zrobili nic złego. Więc myślę, że to, czego byliśmy świadkiem wczoraj, czyli wyjście i ogłoszenie powołania tej komisji, specyficznej komisji, to też warto zaznaczyć, jest właśnie odpowiedzią na to nieustanne przeinaczanie faktów, na to nieustanne podawanie do opinii publicznej, że w tamtym czasie właściwie nic się nie wydarzyło, że no, trzeba było realizować jakąś politykę, trzeba było robić coś, żeby tutaj z Rosją, taka jaka ona jest, zresztą pamiętamy te słynne słowa Donalda Tuska, nie dalej współpracować. Więc tak, z jednej strony oczywiście możemy potraktować to jak pewnego rodzaju zaskoczenie, że jest takie wyjście tak ostre, zdecydowane i powołanie tej komisji. Z drugiej strony można było zakładać, że to jest karta i to są strony polskiej historii, które trzeba wyjaśnić, dlatego że poziom manipulacji, poziom kłamstwa jest naprawdę niemożliwy. No i tu trzeba przywołać to, co dzisiaj rano w programie Jedziemy w TVP Info ujawnił redaktor Michał Rachoń, który ujawnił dokumenty dotychczas niepublikowane na temat tego, w jaki sposób rząd Donalda Tuska podchodził do kwestii relacji z Rosjanami i między innymi ujawnił notatkę, która miała być takim briefem dla Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych wówczas, przed spotkaniem z szefem rosyjskiej dyplomacji, Siergiejem Ławrowem. No, ta notatka była szokująca. Tam w tej notatce znalazła się między innymi informacja o wspólnych wartościach, o tym, że Rosja, z Rosją należy współpracować w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, militarnego. No, jak pan, panie redaktorze, komentuje to, co dzisiaj redaktor Michał Rachoń ujawnił, te dokumenty, treść tych dokumentów, które jednoznacznie wskazują na to, jak bardzo rząd Donalda Tuska chciał współpracować z Rosją Władimira Putina. Rzeczywiście redaktor Michał Rachoń jest jak taka, powiedzmy sobie, chociaż oczywiście pan redaktor pracuje w zespole, ale jednak to jest rodzaj komisji, która dzieje się tu i teraz na wizji, to znaczy no, pokazanie tych dokumentów, a one były pokazywane również w części, przynajmniej wcześniej, no to już dowodzi i obnaża prawdę, tą, którą chciałaby Platforma z PSL-em przykryć jakoś swoimi deklaracjami. Ja prawdę mówiąc, dziś oglądając ten program, cisnęły się same niecenzuralne słowa i nie będę ich tutaj... Ja spojrzałem na zegarek, jest 14:15, 16 dokładnie, to nie będziemy pana redaktora ciągnąć w tym zakresie za język. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Zresztą staram się jednak używać słów parlamentarnych. Niemniej, to jest oburzające. To znaczy sięganie do, tak jak
pan redaktor powiedział, jakiegoś rzekomego zbioru wspólnych wartości, przypominanie nawet kwestii historycznych z okresu, kiedy Polska była pod zaborami i wskazywanie, że car zyskał jakąś popularność w Polsce, bo zdecydował się na przyznanie takich czy innych praw no, państwu, które przecież było pod zaborem, które nie było suwerenne, i próba budowania na tym jakiejś, nie wiem, nici porozumienia, jakiejś narracji, jakiejś wspólnej przyszłości, no, naprawdę, no, nóż w kieszeni się otwiera i zastanawiam się tak na dobrą sprawę, kto nas reprezentował w tamtym czasie jako państwo polskie w tych poszczególnych resortach, które były odpowiedzialne za współpracę międzynarodową, oczywiście od Ministerstwa Spraw Zagranicznych poczynając. To, co robił Radosław Sikorski, to w jaki sposób no, tam kuglował z Kremlem, co robił Donald Tusk i no, ten cały background w postaci dokumentów, notatek, które miały służyć dobremu przygotowaniu dyplomatów do spotkania z rosyjskim partnerem, no to jest... To jest skandal i tak jak powiedziałem na początku, wyjaśnienie tego, opowiedzenie tego i przygotowanie dokumentu czy jakiejś publikacji, która raz na zawsze przetnie jakieś spekulacje czy próbę uprawiania na tym polu publicystyki. No właśnie, panie redaktorze, wejdę w słowo. Donald Tusk i Radosław Sikorski twierdzą, że przestrzegali przed Władimirem Putinem, przestrzegali przed Rosją. Jak pan podchodzi do tego, co próbują dzisiaj opowiadać politycy Platformy Obywatelskiej? Znaczy, kiedy przestrzegali przed Rosją i przed Putinem? Wtedy, kiedy zgadzali się na Nord Stream 2 albo wtedy, kiedy podpisywali niekorzystny dla Polski kontrakt z Gazpromem? Czy wtedy, kiedy spotykali się na różnych mniej lub bardziej formalnych spotkaniach i opowiadali, jak to współpraca tutaj Unii Europejskiej z partnerem rosyjskim jest w interesie wszystkich i jest elementem polskiej strategii? Czy wtedy, kiedy jeździli do Berlina i układali się z tam ówcześnie rządzącymi, z Angelą Merkel, jaka ma być współpraca właśnie z Rosją, bo przecież wiemy, że Polska w tych relacjach nie była suwerenna, to znaczy robiła to pod dyktando również Berlina, który miał i realizował z taką konsekwencją, z taką pełną determinacją realizację właśnie tej jednej inwestycji Nord Stream, później Nord Stream 2, by uzależnić Europę od rosyjskiego surowca. Więc Polska była tutaj No właśnie, mamy małe problemy techniczne, ale już to miejmy nadzieję, pana redaktora słyszymy. Tak, proszę, już jesteśmy. Tak, no, konkludując, mam nadzieję, że teraz mnie widać jeszcze w nowym miejscu, o którym mówił pan redaktor. Nie mam podłączonego do akurat tego urządzenia internetu, stąd korzystam z takich możliwości, jakie są z powietrza. Rząd Donalda Tuska, rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie miał aspiracji, które byłyby aspiracjami związanymi z suwerennym podejściem do relacji międzynarodowych, realizowaniem polityki Berlina i w kontekście energetycznym. Cały czas mamy problemy techniczne z redaktorem Życzkowskim. Mam nadzieję, zaraz się ponownie połączymy. Czy już jesteśmy połączeni? Czekamy na połączenie w takim razie jeszcze raz z redaktorem Januszem Życzkowskim, redaktorem naczelnym Gazety Lubuskiej i Gazety Wrocławskiej. Rozmawiamy na temat komisji, która ma powstać w sprawie wyjaśnienia polityki energetycznej w latach 2007-2022. Komisji, która ma między innymi prześledzić kwestię umowy gazowej, tej niekorzystnej, bardzo niekorzystnej umowy gazowej, jaka została zawarta w czasie rządów
Platformy i PSL-u przez Waldemara Pawlaka, no i wiele innych elementów, które dotyczą tego bardzo zaskakującego sojuszu, jaki Donald Tusk chciał zawrzeć z Federacją Rosyjską Władimira Putina. Udało nam się połączyć z Januszem Życzkowskim, redaktorem naczelnym Gazety Lubuskiej, Gazety Wrocławskiej. Panie redaktorze, skończyliśmy na wątku dotyczącym właśnie tych rosyjskich powiązań i relacji między Donaldem Tuskiem a Federacją Rosyjską Władimira Putina. I chciałem pana zapytać o to, kto w takim razie, jakby pan miał sporządzić listę osób, które powinny być przesłuchane, które powinny stanąć przed Komisją do spraw polityki energetycznej za lata 2007-2022, to kto powinien znaleźć się, jak to się ładnie mówi, w top 10? No tak, pytanie oczywiście, czy ta komisja, o której mówimy, miałaby takie, tak wiemy już, że to nie będzie komisja sejmowa, tylko że to jest komisja, powiedzmy sobie, czy zespół podobny do tego, który przygotowywał raport dotyczący reparacji czy zniszczeń dokonanych przez Niemcy na terenie Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej pod kierownictwem pana posła Arkadiusza Mularczyka. Więc tutaj będziemy mieli też zespół, i to zostało zresztą zapowiedziane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zespół osób, ekspertów, także parlamentarzystów, którzy analizując dostępne dokumenty, analizując dostępne wyrażenia, które w tamtym czasie zostały podjęte, jakby przygotują tą dokumentację. Oczywiście będziemy musieli poczekać na wynik prac tego zespołu. Można się spodziewać, że wszystko, co wyszło spod pióra Donalda Tuska, co wyszło spod pióra czy podpisane było przez Radosława Kaczyńskiego czy Waldemara Pawlaka, z racji, że tutaj będziemy mieli jednak te informacje zebrane, a przede wszystkim podane w taki sposób, że jeśli weźmiemy już te publikacje do ręki, to czarno na białym zobaczymy po prostu, jak było, jak w tamtym czasie kształtowała się polityka Polski, jakich zaniedbań się dopuszczono, co zostało poprowadzone nie tak, jakie były interesy. No, szereg dokumentów, także tych, które są, czy były, czy być może jeszcze są, do ujawnienia, nie tylko jeśli chodzi o dyplomację, ale także służby specjalne, bo to osobny zbiór, który daje zupełnie, czy może dać zupełnie inne tło temu wszystkiemu, co było w tamtym czasie, co się działo i o czym pisały gazety. No właśnie, panie redaktorze, służby specjalne, czyli pewnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która była odpowiedzialna za ochronę interesów ekonomicznych państwa. I tu pytanie, jakie się pojawia. No, pewnie będziemy mówili, jeśli mówimy o zakres służb specjalnych, działalność służb specjalnych w kwestii właśnie tej polityki rosyjskiej zarządów Donalda Tuska, no to mówimy o materiale najprawdopodobniej niejawnym. I tu pytanie, no jak to będzie w takim razie procedowane przez taką komisję? Czy w pana ocenie będzie istniała jakakolwiek szansa, abyśmy poznali to, co służby specjalne pisały do Donalda Tuska, do najważniejszych osób rządu Platformy i PSL-u w sprawie kwestii związanych z tym zbliżaniem się Polski z Federacją Rosyjską? To jest interesujące zagadnienie, ale myślę, że również wymagające takiej wnikliwej analizy i podjęcia decyzji, czy z uwagi na ważny interes społeczny pewne treści będą mogły być odtajnione, a które nie, bo i tak może być, i także z tym musimy się liczyć. Niemniej zakładając, że kiedy wychodzi premier polskiego rządu, kiedy wychodzi lider sprawującego w Polsce ugrupowania politycznego i informuje o przygotowaniu tego rodzaju publikacji, tego rodzaju danych, to muszą zakładać, że część z tych treści jest właśnie objętych taką klauzulą i być może do części uda się także dotrzeć. Więc chociażby z tego względu
To będzie publikacja wyczekiwana, bo jeśli znajdą się tam treści, o których wcześniej nie było mowy albo nikt ich nie upublicznił, a tutaj zostaną wykorzystane, zostaną pokazane, no to będziemy mogli mówić również o jakimś pełnym świetle, pełnym obrazie tego, jaka była skala tych nieprawidłowości i związanych tu, z... Panie redaktorze, stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Janusz Życzkowski, redaktor naczelny Gazety Lubuskiej i Gazety Wrocławskiej. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Kłaniam się Państwu, dziękuję. A ja zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Wracamy już za chwilę.